Siema, siema. Witam na moim kanale. Z tej strony Harry. Gramy Fallouta. Kolejny odcinek z tej gry. Cały czas jesteśmy w hubie. Już końcóweczka. Dużo nie zostało. Dzisiaj posprzątamy na pewno w plecaku. Spróbujemy posprzedawać jeszcze, póki jesteśmy w hubie. Pójdziemy do tego kupca. Spróbujemy posprzedawać, bo on będzie miał kasę. Jeszcze mamy dwa zadania. Pierwsze zadanie. Tylko ja sobie wezmę tutaj quick save'a. Ustawię od razu. O. Dwa krótkie zadania. Pierwsze zadanie to jeszcze można pogadać z tym koleżem tutaj. Co niezwłocznie uczynimy. O rany, nie możesz mnie zostawić w spokoju? Mam już na głowie wystarczająco dużo problemów. Problemów? Może będę w stanie ci pomóc. Wierz mi, to prawdziwa tragedia. Nic nie jest już takie, jak było. Mam małą farmę za miastem, a parę dni temu banda najeźdźców zjawiła się jak z podziemi i używa teraz mojego domostwa jako swojej bazy. Zabili Paxleya, mojego osiołka, i zagrozili, że mnie zabiją, jeżeli kiedykolwiek spróbuję tam wrócić. Powiedz mi tylko, gdzie to jest, a ja już się zajmę resztą. Naprawdę zrobisz to? Wiesz, ja już nie śmiem tam chodzić. Może ty tam pójdziesz i dasz mi znać, jak już będę mógł bezpiecznie wrócić do domu. Okej. No właśnie, i tutaj jest ta banda cała i tutaj bardzo chętnie byśmy sobie z nimi porozmawiali. Ja sobie stwierdziłem, że zamienię sobie broń na ten karabin. Ha, mogliśmy iść najpierw posprzedawać wszystko. Troszkę źle zrobiłem, bo później nie będziemy mieli gdzie zebrać sprzętu z tych kolesi tutaj. No ale dobra. Stało się, to się stało. Najwyżej oddamy. Najwyżej oddamy część tych rupieci jemu, a później mu najwyżej zabierzemy. Będzie dużo, dużo zabawy z tym podmienianiem i kradzieżą, no niestety. Damy mu to. Damy mu wszystkie pistolety, niech nosi, i damy mu to. Dobra, weź sobie to, później i tak ci zabierzemy. Okej, mam nadzieję, że nie zmienisz, chociaż nawet jak sobie zamienisz broń, to i tak będziesz walczył. Dobra, zasejwujmy tutaj. Idziemy. Tu jest jeden, jedyny budynek. Tak jest, jeden budynek, oni siedzą pewnie w środku. Dzień dobry, przyszliśmy zobaczyć, czy... A nie, jeszcze nie. O właśnie, jeszcze sobie przeładujmy. Otwórzmy drzwi i spróbujmy zestrzelić tego kolesia na dzień dobry. Nie gadaj z nim. Dobra. Nie będziemy się tutaj bawić w rozmowy. Dwa, raz, dwa. Będę miał 5. Nie, mogę się ruszyć o 1. I teraz mogę go zdjąć. Nie zabiłem go, no ale dobrze jest. Źle stoję, bo stoję w drzwiach. No właśnie, będą mi strzelać w plecy. To się może źle skończyć. Przyszedł bić tutaj z pięści. Na szczęście oni sobie też w plecy strzelają. Nie wiem, może zamienimy broń. Spróbujemy którego z nich. Okej, jeden zginął. Ja bym się jednakowoż... W sumie to nie wiem, czy się wycofywać. Jak się wycofam, to ci wejdą do domu. Będzie też nie będzie dobrze. Ale dobra, stańmy tak. Mówiłem, że jak tylko się wycofam, to oni się wpakują tutaj w te drzwi. Po co ty z nożem do niego idziesz? Nie chcę przeładowywać. Chcę sobie zmienić broń. Zobaczymy, mamy możliwość strzelania do nich? No nie, teraz ten mnie tutaj zablokował. Możemy tu jeszcze przejść. Nie widzę żadnego. Kurczę, źle. Aha, bo tutaj mamy. Zaraz, może o tak. Może teraz będziemy. Dobra, widzę. Padł kolejny. Obrywa krytycznie, ale jeszcze żyje.
No dobra, dajemy radę. Dajemy radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mogę się przesunąć o jeden, to ale zablokuję. Zablokuję jego, także chyba nie chcę tego robić. Wolę chyba strzelić. No ten poszedł bić tego. No dobra, pal licho. Niech się biją jak chcą. O, ten nawet podszedł do nas tu blisko, także całkiem dobrze. Ja spróbuję tego zgarnąć właśnie, bo on miał tam karabin. Zostaniemy tak, jak jesteśmy. Dobra, padł kolejny. Dobra, idźcie tam. Jeszcze ona tutaj jest. Tutaj padło chyba dwóch. Albo nawet trzech. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie bardzo chcę w ten sposób, bo nie chcę... A dobra, nie chcę trafić tego na swojego. No ale to już teraz nic nie zrobię. O, bardzo ładnie się ustawiliście, spoko. Ten już ucieka. Daleko nie uciekł. Nie trafiłem jej. Znaczy, trafiłem, ale nie zginęła. Dobra, i Jan powinien ją dobić. Może jednak nie. No, ale ona też już poddała się i ucieka. No, nie strzelaj w swojego cymbale. Dobra. Sprawa załatwiona. Wszyscy poginęli. Trochę punktów doświadczenia zyskaliśmy. O, tu jest jakaś apteczka. A to steampack. Nawet dwa. Czy to coś jest jeszcze ciekawego? Nie. Okej, no to obszukujemy ciała. Zabieramy oczywiście wszystko do sprzedania. Desert Eagle zabierzemy. Ten ma tylko kapsle, też weźmiemy. I tu jest jeszcze jeden. A to ten jest sprawdzony. To klikam cały czas tego samego. Ten jest sprawdzony. Ale jest jeszcze ten. Nie mogę go kliknąć. Widzicie, o tego chciałem kliknąć, ale... Ale nie mogę. Dobra, pal go licho. Nie mogę, to nie mogę, może jak będę wracał. No weźcie się, przesuńcie. Pierdziele. Cymbałami dwoma. Nie mogę kliknąć tego. Albo klikam jego, a nie klikam tego wyżej może. Dobra, nieważne, nie mogę go kliknąć. Będziemy teraz tutaj zbierać z tych. Całość poprosimy, w ogóle, no rozładowujemy na początek. Steampaków już mam bardzo dużo. Musimy podzielić sobie wszystkie rzeczy dla naszej drużyny. Ale to też za chwilę. Nie chcę z tobą rozmawiać. Weź odejdź. A, posprzedajmy wszystko, co się da. Jeszcze nie wyszliśmy z hubu. O, bardzo ładnie, bo tutaj ta amunicja to akurat oddamy. Strzelbę sprzedamy. Dobra. Chyba jest jeszcze jeden do przeszukania. Tak, strzelbę miał. Amunicja jakaś? Nie. Dlatego do nas nie strzelałeś, bo nie miałeś... A nie, to jest ten... Nie mogę tego przenieść. Dobra. Nieważne. Ważne właśnie. Tym razem chciałem z tobą rozmawiać. Handel. Oddajmy mu na pewno. Oddajmy mu to. Oddajmy mu to. I oddajmy mu to. Dobra. Przepraszam. Ciągle mnie kaszel męczy.
Także to kaszlenie może się pojawiać. Czy tu jest jeszcze ktoś, kto... No, zajrzyjmy do szafki. O, proszę bardzo, w szafce też coś jest. Wiem, że nie przeszukałem tu wszystkich tych ciał, bo nie mogę kliknąć we wszystkich. O, tutaj są kapsle, nóż zabierzemy. Dużo czasu zajmie sprzedaż tego wszystkiego na pewno. Raz, dwa, trzy, tutaj jest ich czterech na pewno. Dobra, nie będę ich też jakoś tam specjalnie przeszukiwał. Nie mogę trafić, to nie mogę trafić. Zobaczmy, czy tutaj coś w tych biblioteczkach jest. Kolejne dwa steampaki. Steampaki też muszę porozkładać pomiędzy nami trzema. Tutaj coś jeszcze ciekawego. Nie, i zobaczmy jeszcze tu. Spadamy stąd. Dobra, bandytów ogarnęliśmy ogólnie. Nie było źle. Można grę zapisać. I spływamy. Przeładujemy, weźmiemy oczywiście jeszcze steampaka. Bo wracamy do hubu. Dobra, możemy się mu pochwalić, że sprawa została zrobiona. No to udało ci się dać nauczkę. No, to udało ci się dać nauczkę tym najeżdżcom? Czy mój dom jest już znowu bezpieczny? Jasne, że tak, kolego. O, bardzo ci dziękuję. Przykro mi, że nie mam żadnych bogactw, które mógłbym ci dać, ale masz weź ten karabinek za ocalenie mojego domu. Dziękuję. Jaki karabinek dostałem? Co ty mi dałeś? O. Pistolet. Karabinek kalibru 5,56 ma zmodyfikowany i przycięty do rozmiarów pistoletu. Jest to unikatowa broń, najwyraźniej wykonana z pietyzmem i biegłością. Minimalna siła 5. Takie coś... Ciekawe. Takie coś. No dobra. Dostaliśmy jakiś taki unikatową broń. Teraz jeszcze jedna rzecz. Zanim pobiegniemy tam do... Czy ja tu mogę? Tak, mogę tu przejść. Zanim pobiegniemy tam do tego sklepu. To jest ostatnia lokacja, w której byliśmy już, oczywiście, w której posprzątałem całą lokację, bo zabiłem ich wszystkich. A teoretycznie miałem za zdanie wykraść naszyjnik. Ja ich wszystkich zabiłem i nie bawiłem się z tym, że tam będę wykradał, w nocy będę przychodził. Tylko po prostu wziąłem i ich zabiłem. Ale zapomniałem wykraść naszyjnika. Właśnie. I naszyjnik jest tutaj. Naszyjnik jest tutaj i trzeba go sobie wziąć. Weźcie, przestańcie za mną chodzić, barany. No i zamek jest zamknięty. Spróbujemy otworzyć. 55% szans, że się uda. Nie udaje się. Jeszcze raz spróbujmy. I tym razem się udaje, dobra. No była pułapka. No dobra, ale nie zabiła nas na szczęście. Zabieramy naszyjnik. Czyli ja go wziąłem, bo żeby nie było, że pójdę później, a on został tam. Naszyjnik jest potrzebny oczywiście do tej gildii złodziei, którzy zlecili nam wykradnięcie go. Naszyjnik mamy. W jaki sposób go zdobyliśmy, nie będziemy się chwalić, że wybiliśmy tu wszystkich. Okej, okay, gildia złodziei, nie pamiętam dokładnie, gdzie jest, będziemy musieli szukać, ale myślę, że w tej ostatniej lokacji tam na prawo. Wiem, że no, schody gdzieś były w którymś budynku i musimy ten budynek teraz znaleźć. Ale powinno się to udać. Dobra, halo. Szukamy gildii złodziei. I teraz tak. W którymś budynku są schody. Możliwe, że tu. Ale nie pamiętam. Nie, to nie tu. Musimy przeszukać wszystkie budynki. Tu są. O, proszę bardzo. Czy tędy dobiegnę? No nie, bo ja, dlaczego miałbym dobiec? No stanie na drodze.
Nie będę się na nich denerwował. Oni są tylko inteligentni inaczej. No dobra. Nieważne, mamy naszyjnik, idziemy go oddać. Jesteśmy tutaj, gdzie jest ta gildia złodziei, zapiszemy sobie grę i możemy iść do nich. Nie pamiętam, komu trzeba było ją oddać, ale pogadamy z nim, bo on jest chyba Loxley, przywódca. No, pogadajmy z przywódcą. Oh, how nice to see you again. Do you have a little something for me? Tak, moją rezygnację? Nie. Oto naszyjnik. Well done! Congratulations! You're now a member of the world famous Thieves Circle! Let's get Jasmine over here and throw a topper, shall we? Dobra. Balanga balango. Twoje wynagrodzenie otrzymasz od Jasmine. No to idziemy. Dobra robota, chłopie. Oto twoja zapłata. Wręcza ci 3000 kapsli. Przy okazji masz tu dodatkowe małe cenie za na twoje przyszłe przestępcze napady. Wytrych elektroniczny, proszę bardzo. Czy nie będę potrzebował tego zwykłego wytrychu prawdopodobnie? Czy ona ma coś... No, amunicji, ale tej amunicji to akurat nie chcę. No dobra, to koniec. Stałem wytrych elektroniczny i rozumiem, że jak mamy elektroniczny, to już nie muszę nosić tych zwykłych wytrychów. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, co my mamy tu do zrobienia dzisiaj? No idź na górę. Dobra. Ten mi zaraz zablokuje przejście. No patrzcie. To, że oni nie przenikają przez siebie w tych wejściach, to jest po prostu straszne. Okej. Okay. Zanim coś posprzedajemy, mamy awans, czyli mamy 17 punktów do dysponowania. Ręczna broń palna. Jedziemy dalej w broń palną. Będziemy mieć tak, retoryka, bo chcemy mądrze mówić. No handel nie bardzo mnie interesuje. Pierwsza pomoc, leczenie. Nauki ścisłe. Co dają nauki ścisłe? Obejmują wiele zaawansowanych dziedzin, takich jak między innymi informatyka, biologia, fizyka i geologia. Kradzieże to nie bardzo. Pierwsza pomoc, już mówiłem. Walka wręcz, no nie. Nie wiem, czy w broń energetyczną nie warto inwestować, bo prędzej czy później dostaniemy jakąś broń energetyczną, ale... No, weźmiemy, dodamy, na wszelki wypadek. Może się to później przydać. Dobra. To jeśli chodzi o punkty do dysponowania. No idziemy sprzedawać wszystko, idziemy sprzedawać, teraz nam chwilę zejdzie z tym sprzedawaniem. Dobra. Chcesz coś kupić? Tak. Chcę coś kupić, znaczy bardziej to chcę coś sprzedać. I teraz tak, chcę zobaczyć, co ty masz. Jeszcze snajperkę, dużo amunicji, ale amunicji to nie potrzebuję aż tyle. Wyrzutnie rakiet. To możemy wziąć dla naszego kolegi. Czy on ma jakieś kapsle w ogóle? Tak, 2000 kapsle ma, dobra. To zobaczmy, co możemy mu tu opchnąć z tego. To mi jest niepotrzebne. Te prochy to sprzedamy temu drugiemu. To mi jest niepotrzebne chyba. Holodysk mi jest niepotrzebny. To mi jest niepotrzebne. To też. Kastet to na pewno. Nóż na pewno. O, już przekroczyliśmy. Dobra, co ty tu... Co ty tu dla nas masz? Możemy dobrać tej amunicji. Nie wiem ile. Aha, po 7 idzie, dobra. To ze 5 weźmy na przykład. No nie, za dużo. 4 oddajmy. 27, dobra, to 7 mu zabierzemy. Okej, okay. No i oferta wymiany. Dobra, gotowe, dzięki. Można było jakąś wyrzutnię rakiet wziąć od niego i dać temu, tylko że ja boję się, że jak mu to dam, to nie wiem, czy on nie będzie strzelał.
Z tobą pohandluję w ten sposób, że ci oddam, a w sumie to mogłem ci okraść, ale że ci oddam, bo ty masz tak, ty masz nóż, chociaż ten nóż to nie wiem, czy ja ci nie zabiorę z tego względu, że ty go używasz, ale to i tak, to jak zabiorę mu nóż, to będzie z pięści uderzał, to może nie. Masz amunicję, a i masz steampaków trochę, bo widzę, że zużyłeś. Także masz steampaków trochę. Ja dam ci 10, nie będę tego dźwigał. Okej, okay, oferta. Dobra, to jeśli chodzi o ciebie. Zaraz ci ukradnę trochę rzeczy. A ty jak stoisz z amunicją i ze wszystkim? Tej amunicji masz dużo, tej amunicji masz dużo. Ty w ogóle masz dużo amunicji. Dobra. Ale to... Jeszcze tak, damy ci też... Steampaków z 8. Proszę bardzo. I możemy ci dać tak, całą tę amunicję. Czy on w ogóle ma tą czerwoną? Chyba ma. Masz czerwoną? Masz czerwoną, dobra, to będziesz miał jeszcze więcej. Okej. Okay. To pójdzie do sprzedania. Nie wiem co z tym pistoletem, bo wygląda ciekawie, może sobie go zostawię, ale... Okej, okay, oferta. Dobra, i teraz tamtemu jeszcze ukradniemy... Ukradniemy ile będzie się dało. Nie skradaj się, tylko kradnij. Dobra, panie kolego. Pancerze. Tobie tylko strzelbę zostawiam, tak? Z tego, co kojarzę. Ty będziesz tylko strzelbą walczył. Dobra, więcej już nie mogę mu zabrać, czyli jeszcze te dwie bronie zostaną. Idziemy sprzedać pancerze. Siema. Dobra, chcę pohandlować, nie mam czasu tutaj z tobą gadać. Czy ty masz... Duże steampaki można było mu zabrać. A, nie ma w ogóle kasy. Duże steampaki można by było od niego wziąć, ale to za to to dużo nie... Masz te prochy, bo mi są niepotrzebne. To, a to jest drogie. To tak ci nie oddam. No dobra, chyba może być tak. Dobra, damy mu to, niech ma. I moim zdaniem uważam, że status huba jest zakończony. Wyeliminuj kupca. Ale to kupca ja nie chcę nie chciałem zabijać. W sumie to nie wiem, czemu nie zaliczyło, bo tych bandytów zabiliśmy. No nie zrobiliśmy zamiast wyeliminowania kupca, no bo zabiliśmy bandytów, ale myślałem, że to zniknie. No nie znikło, dobra, nieważne. Dobra, mamy jeszcze chwilę. I tak, jak tu jesteśmy, to jeszcze podejdziemy tutaj do tego kupca. Nie, on nie sprzedaje, zaraz tutaj do tej BF. Gdzie ona jest? Tutaj. Może ona ma jeszcze jakąś kasę. To sobie zrobimy podmiankę. Zrzuciłbym jej te, najchętniej te ciężkie skafandry, bo to jest do niczego niepotrzebne. Czy mamy coś tutaj ciekawego, co moglibyśmy od niej wziąć? 1800 kapsli ma. Ile za to wszystko? 2400. Jeden zostawmy. 1600. O, 1850, dobra, całość, dawaj całość. Na taki układ możemy pójść. Mamy jeszcze dwa Desert Eagle. No dobra, to wszystko możemy zrzucić do naszego kolegi. Niech on sobie to dalej nosi z sobą. Gdzie on się podział? Halo? No dzisiaj odcinek taki... porządkowy, można by było powiedzieć. Tak, ja też dużo noszę amunicji, nie wiadomo po co aż tyle. Ale mam, dobra. Strzelbę mu oddamy. Nie wiem, ten pistolet na razie będę trzymał. To mu oddamy, bo jest niepotrzebne. Tego mu nie oddam, bo nie wiem, czy on tego nie użyje. Ale to na razie niech weźmie, żebyśmy mieli mniejszy plecak. Dobra. I teraz możemy iść dalej. I teraz stąd, bo wynosimy się z tego huba już. Już więcej tutaj nie będziemy urzędować.
Nie wiem, może jeszcze będzie tu kiedyś trzeba wrócić, ale może nie. Zobaczymy. W każdym razie spadamy z tym całkowicie. Czyli musimy dojść do granicy mapy. Tutaj raczej nikt nie chciał z nami handlować, a nawet jeśli, to nie miał jakoś tam za dużo pieniędzy, prawdopodobnie. Kupców odwiedziliśmy. Nie pojechaliśmy z żadną karawaną, nie będziemy jechać z karawaną, pojedziemy sami. Okej. I teraz przeniesiemy się do Bractwa. Pojedziemy do Bractwa. Z tego względu, że oni podobno mają dla nas jakieś zadanie. Zanim udamy się do Złomowa. Złomowo to następne miejsce na naszej mapie. Dobra, bez żadnych przygód dotarliśmy do Cytadeli. I tutaj powinien być jakiś... O, są po kolesie. Oni nas nie wpuszczą nigdzie, z tego co wiem. To jeszcze nie ten moment, żeby oni nas wpuścili, a my możemy z nimi pogadać. Kobot i Paladyn. To raczej z nim będzie trzeba rozmawiać. Hello and welcome to the Brotherhood of Steel. O, i gada normalnie. May I ask your business here? Masz coś do sprzedania? Nie. Czy mogę ci zadać kilka pytań? Kurde, to tak po prostu? Odwiedziało mi się. Chcę się przyłączyć do Bractwa. Ukończyć wyprawę. Na przykład jaką? You have to go to the ruins of the ancient order that's south of here. You've got to go inside and bring back something that proves that you were there. Okej. Do jakichś ruin mamy się udać. You will? Great. Just bring it back here. Good luck. Pewnie nie będzie to jakieś dobre. Ale dobra. A teraz chyba z tym się da porozmawiać. Zatem podejmujesz się słynnej wyprawy do blasku? Śmieję się. Mogę z tobą handlować? Nie. Nie, idę do starożytnego zakonu. Blask i starożytny zakon to jedno i to samo. W żadnym razie nie jest to dobre miejsce do odwiedzania. Czemu tak mówisz? Cóż, po pierwsze stąd to dobre 18 dni wędrówki na południowy wschód. Po drugie jest tam promieniowanie. To powód, dla którego nikt z nas nigdy nie udał się do starożytnego zakonu. Bez Radixu ugotujesz się tam w mgnieniu oka. Dzięki za informację, cześć. Chyba zaznaczył nam to na mapie. Zaraz sprawdzimy. Bo to jest wszystko, co tu możemy zrobić na chwilę obecną. Tak mi się wydaje. Powinniśmy mieć blask. Tak, mamy blask, ale do blasku nie idziemy. Idziemy do Złomowa. Idziemy do Złomowa na początek. Będziemy urzędować w Złomowie przez jakiś czas. Złomowo jest chyba gdzieś niedaleko. No właśnie, Złomowo jest tutaj. Czy coś nas spotka po drodze? Żadnych przygód. Żadnych przygód tym razem, także jesteśmy w Złomowie. Złomowo ma kasyno, Złomowo ma noclegownię i Złomowo ma bramę. Czy ja dobrze poszedłem do Złomowa? Czy ja tu miałem być? Nie, w Złomowie to my byliśmy. To nie do Złomowa miałem się udać. Muszę sprawdzić zaraz. Dobra, sprawdziłem. W Złomowie to my przecież byliśmy. Pomyliło mi się, ale to tak to jest, jak się gra od czasu do czasu, tylko poza tym nazwy są podobne. Nie do Złomowa, tylko do Gruzów jedziemy. To jest kolejna nasza miejscówka. Gruzy są trochę dalej. Dobra, lecimy do Gruzów, zobaczymy. O, i mamy jakąś awanturę. Mamy jakąś awanturę, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu bandytów. Czy oni mnie chcą... No właśnie, po takich... Tych to powinienem jeździć z bronią. Funkcjonariusz policji. Bez kafara to miasto będzie bezpieczniejsze. Aha, ale oni mnie nie aresztują. Znaczy nie walczą ze mną. No dobra, nie to nie. Myślałem, że będą się chcieli bić. Nie chcę ich zabijać. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Znaczy, może by tam trochę punktów doświadczenia zdobył, ale... Przeżyjemy bez tego. Dobra, lecimy dalej do Gruzów. Nie wiem, co mi się z tym Złomowem pomieszało dzisiaj. Lecimy do Gruzów. I to jest kolejna miejscówka, którą będziemy zwiedzać. Proszę bardzo. I w Gruzach
W gruzach mamy jedną miejscówkę. Adytum. Jeśli chcesz tu przebywać, to lepiej schowaj broń. No tak, jasne. Czyli kolejna miejscówka, w której będziemy musieli te cholerne steampaki w ręku nosić. Dobra. Jesteśmy w gruzach. Jesteśmy w gruzach i tu są kolejne budynki do sprawdzenia, kolejne zadania do wzięcia i do wykonania. Ale to wszystko będziemy robić już w następnym odcinku z tego względu, że no tutaj pewnie będzie też bardzo dużo roboty. A na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.